Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Popcorning i zapraszam Was na przegląd listopadowych newsów. Kai? Is that you? Albatros przenosi nas do niezwykle malowniczej, fikcyjnej krainy. Główną bohaterką gry jest Isla, która postanawia porzucić swoje dotychczasowe, nudne życie w mieście i wyruszyć w podróż przez tak zwane zakazane ziemie. Celem protagonistki jest odnalezienie brata, który zaginął podczas wyprawy na tytułowy szczyt. Isla nie będzie przy tym sama, gdyż może liczyć na wsparcie swoich wiernych towarzyszy. Jako że szlaki, po których porusza się Isla, są pełne wyzwań i rozmaitych niebezpieczeństw, po drodze musimy nauczyć się umiejętnie korzystać z przedmiotów i zdolności, a także gromadzić niezbędne zasoby i zarządzać nimi. Poza tym w miarę postępów rozwijamy bohaterkę, dzięki czemu z czasem rosną jej możliwości. A village? More like a city. Who would live in this place? I'm not so good at traveling in the wild. Herbs. Drink more. It will do you good. It's an invigorant made from herbs. Story is a tale of rules rewritten by nuclear fire. Produkcja reprezentuje gatunek przygodowych gier akcji, a powstała z myślą o zestawach rzeczywistości wirtualnej. Akcja Metro rozgrywa się w postapokaliptycznej rzeczywistości, a dokładnie w moskiewskim metrze, będącym domem dla nielicznych mieszkańców rosyjskiej stolicy, którym udało się umknąć przed atomową zagładą. Przedstawione tu wydarzenia toczą się w 2028 roku, a więc na 5 lat przed przygodą Artioma z Metro 2033. Głównym bohaterem jest Serdar, lekarz, który przemierza podziemne tunele, starając się odnaleźć zaginioną żonę, a także zdobyć dla niej lekarstwa utrzymujące ją przy życiu. Naszym zadaniem jest stworzenie od podstaw prosperującego mrowiska. By tego dokonać, musimy zaopatrywać naszą siedzibę w surowce i stopniowo ją rozbudowywać, a także rekrutować żołnierzy, którzy zapewnią jej bezpieczeństwo. W dalszej perspektywie możemy nawiązywać przydatne sojusze z lokalną fauną, a także poprowadzić armię do walki o nowe terytoria. Podczas starć należy wykazywać się zmysłem taktycznym i umiejętnie wykorzystywać zdolności naszych mrówek. Zabawa toczy się w rytm cyklu dobowego oraz zmiennych pór roku, które wpływają na środowisko i mechanikę. Odświeżona wersja popularnego symulatora w humorystycznym tonie, w którym wcielamy się w siejącą zniszczenie kozę, wydana z okazji 10. urodzin oryginalnej produkcji.
Gra jest trzecią częścią zapoczątkowanej w 2023 roku serii interaktywnych dokumentów opisujących historię gier wideo. Produkcja została wydana z okazji 40. urodzin powstania pierwszej gry logicznej spod tego szyldu. Tetris składa się z dwóch głównych elementów. Pierwszym z nich jest składanka ponad 15 odsłon z cyklu. Nowość stanowi Tetris Time Warp, czyli specjalna gra, która pozwala przeskakiwać w czasie rzeczywistym pomiędzy różnymi etapami rozwoju marki Tetris. Choć każda z tych pozycji wprowadza pewne niuanse, trzon rozgrywki stanowi w nich układanie spadających z góry ekranu klocków o różnych kształtach. Można grać w pojedynkę lub w lokalnym trybie multiplayer dla maksymalnie 4 osób. Tetris is inclusive and it appeals to everyone. Every place was sold out and every place was clamoring for more. We're always trying to figure out what is the best way to keep the core game of Tetris. Nobody thought this game was going to last forever. W LEGO Horizon Adventures wcielamy się w protagonistkę serii Horizon, Aloy, z którą doświadczamy znanych przygód w nowej, humorystycznej perspektywie. Gra w głównej mierze bazuje na historii opowiedzianej w grze Horizon Zero Dawn. Gra została zaprojektowana z myślą o wspólnej zabawie poprzez tryb kooperacji dla dwóch graczy, zarówno na wspólnym ekranie, jak i online. Gra obsługuje też funkcję crossplay, dzięki której możemy połączyć swoje siły z użytkownikami innych platform. Akcja tytułu rozgrywa się na świętej ziemi Agazba, do której właśnie powrócili jej dawni mieszkańcy. Miejsce to miało być rajem, zamiast urodzaju jednak przybysze odnajdują wyłącznie obumarłą florę i faunę oraz zgliszcza dawnej cywilizacji. Kraina nie jest jednak całkiem opuszczona, zamieszkują ją mistyczne istoty zaskoczone powrotem ludzi. Jako że ten tytuł stanowi przede wszystkim symulator budowania, podczas rozgrywki zajmujemy się głównie planowaniem rozległej wioski, dostosowywaniem i rozmieszczaniem poszczególnych budynków tak, aby stanowiły dogodne schronienie i źródło otrzymania dla kolejnych członków plemienia Shimu. To już był ostatni tytuł. Napiszcie, jak wam się ten miesiąc podoba, no i czekamy na kolejny. Do zobaczenia za niedługo. Cześć!